Rozdział szósty. Ludzie i konie. Podobnie jak po załamaniu pierwszej kontrrewolucji, również pod koniec drugiej kontrrewolucji, w roku 1945 rodzina kolcowych znalazła się w zupełnym rozproszeniu. Przypominając sobie przepowiednię Tymoteusza o Smuchina sprzed laty 85, gdy to w Buran śnieżny rodził się, i tak dalej. Wypadnie stwierdzić, iż stało się nawet gorzej, niż przepowiadał ów znający się na znakach ziemi i nieba sąsiad. Albowiem, nie tylko sam Aleksander Kolcow przeżył nad wyraz burzliwe życie i skończył śmiercią gwałtowną, lecz ponadto prawie wszyscy członkowie jego rodziny, którzy od umarli wcześniej lub później, nie zeszli z tego świata śmiercią naturalną. I to począwszy od małego Mikołaja który utonął w Donie w roku 1898. Tak więc żona i córka zostały spalone. Zięć Abas rozstrzelany w Krasnodarze. Syn najstarszy, Aleksander, zginął w walce z komunistami bułgarskimi. Jego syn, a wnuk starego Kolcowa, Michał, który zaciągnął się do korpusu rosyjskiego w Jugosławii, Figurował w spisach pod koniec kampanii przeciwko komunistycznym wojskom Tity pod charakterystyczną dla wojennej nomenklatury rubryką, Zginął bez wieści. Tylko jedna z córek, a siostra Michała, Maria, zmarła śmiercią naturalną na tyfus. Wśród żyjących pozostała żona Saszy i jego druga córka, Prakseda, która wyszła za serba. Ale wśród żyjących pod komunistycznym ustrojem na Bałkanach, aż do końca nie interesowały się nawet, czy jakowaś rodzina egzystuje jeszcze, więc łączność nie mogła być nigdy nawiązana. Jeśli chodzi o Lidię, żonę Dymitra, czyli Mici, to trudno zdecydować, czy można ją zaliczyć do rodziny, skoro po osadzeniu męża w obozie. Złożyła jeszcze w roku 1939 podanie o rozwód. Przemawiałaby zatem chyba jedna okoliczność, że powtórnie za mąż nie wyszła. Wyjść zresztą nie mogła. Stało się bowiem, czy to pod wpływem wyrzutów sumienia, wywołanych wypiciem o jednej za dużo szklanki samogonu w mieszanym towarzystwie, czy też pod wpływem samego tylko samogonu. Ale wypowiedziała głośno przekonanie, iż ludzi zsyłają do obozów nie zawsze słusznie. Aresztowano ją przed wybuchem wojny niemieckiej i skierowano po wyroku do ust Wym, grupy łagrów położonych w korni ASSR, wzdłuż drogi kolejowej kotłaz Uchta. Tam osadzona została w 17 łag punkcie, zawierającym dwa kobiece oddziały. W tych warunkach nasuwałaby się więc kolejna wątpliwość. Czy można ją jeszcze do żyjących zaliczać? Syn Mici, Piotr, w zdrobnieniu zwany Piecią, po zniknięciu matki i przejściu różnych kolei losów, przyłączył się do bandy bezprizornych. W oficjalnym słownictwie przemianowanych po Drugiej wojnie światowej na beznadzornych. W ten sposób zamknął koło tradycji rodzinnej z końca pierwszej kontrrewolucji. Gdy Ula, starzejąca się kobieta, 1 czerwca 1945 roku znalazła się stłoczona w wagonie towarowym na stacji Lienz i gdy po upływie pewnego czasu pociąg ruszył w kierunku wschodnim, odczuła rodzaj kojącego odprężenia. Mogła przede wszystkim siedzieć co po dniu biegania od świtu w nerwowym napięciu sprawiło wielką fizyczną ulgę. Poza tym wszystko było już jasne, niewymagające komentarzy, zabiegów, starań i wiecznej walki o okruchy nadziei. Sprawa została załatwiona, bez możności przeciwstawienia jej swojej woli. Można się było poddać kompletnej tak dobrze jej znanej z poprzedniego życia rezygnacji. I właśnie dlatego odczuwała swoją sytuację jako powrót do czegoś swojskiego, nieomal bliskiego. Czasem, apatia, podobnie jak stan wyczerpania i osłabienia pod wpływem dużej gorączki, jest stanem przynoszącym uspokojenie nerwów. Tak też łatwiej było przenieść śmierć ojca, którego nawet nie dano jej było zobaczyć w ostatniej chwili. Los własny interesował ją najmniej. Był losem niczym więcej. Ale gdy koła pociągu odstukało już kilkadziesiąt kilometrów, poczuła, że zachodzi w niej zmiana o bardziej ważkim charakterze. Zmiana ta dotyczyła nadziei na zobaczenie syna, alego. W ostatnich miesiącach był on jedynym przedmiotem jej rozmyślań i całą tęsknotą. W ostatnich chwilach wolności opowiadała o nim jeszcze żołnierzowi brytyjskiemu. A oto w tej chwili postać Alego przesunęła się po prostu w inną płaszczyznę wyobraźni, zlała się z tłem masowego losu. Ula, która niedawno nie dopuszczała tej myśli, przyłapała siebie na dziwnym spokoju, z jakim teraz pomyślała. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje. Może tak, może nie. Może zobaczy, może nie zobaczy. I rzecz szczególna z taką myślą czuła się lepiej i bardziej spokojna. Pociąg się toczył. Przeciętny skład pociągu wynosił około 40 wagonów. Pociągów było wiele i w pierwszych dniach deportacji mijało stację w spital trzydziennie. Każdy ochraniany był dwoma żołnierzami brytyjskimi. Drzwi towarowych wagonów nie były zamknięte na głucho, a jedynie zakręcone mocno drutem. Przez pozostawioną szparę, kozacy wyrzucali na zewnątrz podarte dokumenty, fotografie, ordery, odznaczenia, naramienniki, a nawet pieniądze. W wielu wypadkach udało się też odkręcić lub poprzecinać druty i wyskoczyć w biegu. Wydawanie w ręce bolszewików następowało częściowo w Judenburgu na moście nad rzeką mur, gdzie na drugim brzegu straż trzymały już posterunki sowieckie, częściowo w Gras. Ogółem z terytorium południowej Austrii wydano kozaków i członków ich rodzin około 30 do 33 tysięcy. Konkretna statystyka nie została ogłoszona przez żadną ze stron, ani przez tę, która wydawała ani przez tę, która przyjmowała tych ludzi. Jednocześnie podążały na wschód transporty z innych miejscowości, wioząc przymusowo deportowanych Rosjan i przedstawicieli prawie wszystkich podsowieckich narodów, które zbuntowały się przeciwko ustrojowi komunistycznemu. Mocarstwa zachodnie lojalnie wykonały zobowiązania powzięte wobec swego sojusznika. Mniej więcej przy zachowaniu identycznej proporcji gwałtu, łez, krwi, rozpaczliwych samobójstw wywożono ludzi z Kempten, Hessen, Mannheim, Dachau, Platling, z Salzburga, Dagendorfu, z czeskich Budziejowic i z innych, poprawdzie rzekwszy, niezliczonych obozów. Konkretna statystyka nie została nigdy ogłoszona. Transport, w którym jechała Ula, przybył do Graz, głównego punktu zbornego, gdy już nie było tam generałów kozackich. Wydani dnia 29 maja na moście w Judenburgu przebyli noc w pomieszczeniach zrujnowanej stalowni. Nazajutrz przewiezieni byli do Graz. Stąd natychmiast. Specjalnym wagonem do Wiednia. Tegoż samego dnia wsadzono ich do samolotu i odprawiono do Moskwy. Tam, na lotnisku, oczekiwały już więzienne samochody, które przewiozły ich do więzienia w butyrkach. Ula, gdy weszła do wagonu, zwróciła się do konwojenta, po raz pierwszy śmiało, bo w rodzonym języku Ej, swojak powiedziała. Gdzieby tu umyć się można było? Idź, idź i nie myta pójdziesz dalej. Nie obraziła się na tę grubiańską odpowiedź. A prędko wypadnie jechać dalej? Zapytała. Postarzałaś już, a jeszcze ciekawości się nie oduczyłaś, odpowiedział. Ula przekroczyła szyny wraz z innymi. Nawet się uśmiechnęła po drodze do baraków. Po rewizjach, badaniach, rejestracjach i innych formalnościach przebytych w nastroju mniejszej lub większej rezygnacji, dalsza droga prowadziła przez Wiedeń, Budapeszt, Ploeszty, Kijów, Briańsk, Moskwę, za Ural. Do Prokopiewska, do Stalińska, Kuzniecka, do Kargandy, Bauchasza, Czuburaj, Nura, Potmy, Tajszetu, Uchty i znów przeliczyć niepodobna wszystkich obozów koncentracyjnych, dokąd spływały dziesiątki i setki tysięcy nowych więźniów idących z zachodu na wschód. Nie wymienić trudnych nieraz nazw miejscowości o brzmieniu azjatyckim, które nabrały szczególnego wydźwięku, odkąd nauka Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina zapanowała niepodzielnie na tych ziemiach. Nie wymienić i nie zliczyć cyfr wszystkich ukaranych za wrogość, nieposłuszeństwo czy chociażby niechęć względem ustroju socjalistycznego. Z terenów wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, spośród byłych jeńców, spośród buntowników i spośród kontrrewolucjonistów Ula należała do jednej z tych kategorii wracał dobrowolnie w początkach roku 1946. Na kilka miesięcy przed ogłoszeniem dekretu z dnia 23 czerwca 1946 roku O cudzysłów Rozwiązaniu autonomicznych sowieckich socjalistycznych Republik. Czeczeno, inguszskiej Krymskiej i Kałmuckiej, nie wiedział też, że już dwa lata wcześniej deportowano do nieznanych bliżej okolic Syberii 200 tysięcy Kałmuków, 200 tysięcy Czeczeńców i Inguszów, 150 tysięcy Karaczajów i Bałkarów, 80 tysięcy Tatarów Krymskich, 70 tysięcy Greków i Żydów. Ale gdyby wiedział, też by nie zmienił swego postanowienia. Jak każdy człowiek miał prawo do zgryzot osobistych, które absorbowały go bardziej niż wszelkie inne względy, którym kieruje się kolektywne życie zbiorowisk ludzkich. Obmierzło mu po prostu życie własne. Dnia 12 sierpnia 1946 roku w moskiewskiej prawdzie ukazała się następująca notatka: Cudzysłów. W tych dniach obradowało wojskowe kolegium sądowe najwyższego SSSR w sprawie oskarżenia przeciwko: Własow AA, Małyszkin AF, Zirienkow GN, Truchin FI, Zakutny D.J., Błagowieszczeński I.A., Meandrow W.L., Malcew W.L. Buniczenko, S.K., Zwieriew, G.A., Korbukow, W.D. i Szałów, N.S. Wszyscy stanęli przed sądem z oskarżenia o zdradę i przejście na stronę wroga w charakterze agentów, celem uprawiania akcji szpiegowskiej i dokonywania aktów sabotażu, terroru i dywersji przeciwko S.S.S.R. Czyli o przestępstwa przewidziane w artykułach 58.1b, 38.8, 38.9, 58.10 oraz 13.11 Kodeksu Kryminalnego SSSR. Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy. W myśl artykułu pierwszego. Ukazu Najwyższego Sowietu z 19 kwietnia 1945 roku Wojskowe Kolegium Sądu Najwyższego skazało oskarżonych na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został wykonany. W kilka miesięcy później, mianowicie dnia 17 stycznia 1947 roku, w pismach zachodnioeuropejskich pojawiła się następująca lakoniczna wiadomość. Radio Moskiewskie doniosło w dniu 16 stycznia o wyroku Wojskowego Kolegium Sądu Najwyższego SSSR zapadłego w sprawie byłych generałów białych armii: Krasnowa PM, Szkuro AG, Sultan Kelecz Gireja, Krasnowa SM, Domanowa TI oraz niemieckiego generała Helmuta von Panwidza. Oskarżonych o działalność szpiegowską i udział w organizacji walki zbrojnej przeciwko SSSR. Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy. Na podstawie artykułu pierwszego Ukazu Prezydium Najwyższego Sowietu z dnia 19 kwietnia 1943 roku wszyscy oskarżeni skazani zostali na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok został wykonany. W tym samym czasie na listę komunistyczną podczas wyborów 1946 we Francji głosowało 30,5% całej ludności. We Włoszech podczas wyborów 1948 roku głosowało na listę komunistów 31% całej ludności. Micja cieszył się z zapasów żywnościowych, jakimi obdarzono go na drogę. Gdyż w ten sposób układał sobie, będzie mógł przejść dłuższą trasę bez ustawicznego ryzyka, które mu groziło w osiedlach. Nie miał jednak mapy. Orientował się wprawdzie biegle według słońca. Z drugiej jednak strony, częste przeszkody w postaci urwisk i rzek zmuszały go do ciągłego zbaczania z kierunku. Najważniejszym zaś problemem pozostawał w dalszym ciągu właśnie kierunek. Żeby gdzieś iść, trzeba mieć cel. A jakiż był cel marszu misji? Musiał przyznać przed sobą, z przygnębiającą szczerością, że takiego celu, a raczej takiej umiejscowionej mety nie posiadał. Szedł lasem. Dzień wypadł słoneczny, bez wiatru. O ciszy, która panowała wokół można by powiedzieć bez przesady, że stała w miejscu nieruchomo. Południowe słońce rzucało blaski i cienie poprzez kory drzew i trudno orzec, co było piękniejsze, blask czy cień. To prawda, że lasy zachodniej Europy pachną inaczej. Pachną przede wszystkim mocniej, że od tego zapachu mchu kory drzewnej, liści, grzybów, zgniłego listowia i wszelakich innych roślin, aż w głowie czasem kręci, zwłaszcza gdy przygrzeje letnie słońce. Natomiast brakiem jest tego oświetlenia, jakie posiadają górskie lasy południowej Europy w dni pogodne. Nie, żeby tam pozbawione były zupełnie gry świateł i odbicia liści na drodze. Owszem, ale nie porównać je do ostrości i konturów, jaskrawości barw. Tam promień słoneczny wpada w gęstwinę jak klinga kozackiej szabli oddająca matowym nieco srebrem, tu jak złocisty miecz anioła. Tam oko przyzwyczaja się szybko, tu trzeba go co chwila mrużyć od nadmiaru kolorów. Micja szedł niskim zboczem, przez las mieszany, po ścieżce usłanej trawą, miękkiej i cichej jak kobierzec. Wyrwał się z prawa i poleciał w głąb kozioł. Gwałtownością ucieczki nastraszył w pierwszej sekundzie wędrowca. Zatrzymał go czujnie w miejscu, kazał się obejrzeć. Ale wokół znowu panowała cisza. Szedł więc dalej ścieżką. Dzięcioł zielony zleciał z jodły i uciekł przed nim nisko między pniami. Ścieżka wiła się łagodnie. Zbliżył się do polany i słyszał przed sobą gęste paciorki szczebiotu sikorek. Do wtóru mocniejszych cykań kowalików, które lubią we wzajemnym towarzystwie obszukiwać korę drzewną. Na jego widok głosy stały się krótsze, częstsze, bardziej jazgotliwe, ostrzegawcze. Szybko rozfrunęła się ta mała zgraja nad jego głową. Stąpał dalej. A po jego twarzy przesuwały się na przemian raz promienie słońca, raz cienie liści. Uszedł z pół kilometra, gdy raptowne ostrzeżenia sójki z hałasem rozdarły ciszę. Krzyczała na niego z taką uporczywą złością, jakby jej co zawinił, czy wkroczył w prywatną jej posiadłość. A las należy przecie niezależnie od ludzkich pomiarów, do Boga. Nie do sujek. czegóż więc chcę od niego? A jednak wszyscy mnie tu uważają za intruza i wroga, nawet ptaki. Jak to dziwne, że inaczej być nie może. I stanął jak wryty. Na konarze drzewa wisiał kozak. Jego samowójcza postać zdawała się niepomiernie wydłużona, czarna jak kłoda. A jednak, rażąco odbijająca od pni. Nie kołysał się, bo nie było wiatru. Nie ruszał, tylko wisiał równo, wprost po linii przyciągania ziemi. Miał pewno twarz siną i wywalony język. Micja obszedł lasem i nie patrzył. Przyspieszył kroku, ale nie mógł dłużej iść już tą samą ścieżką, bo gdy nią szedł, to wiedział, to czuł za sobą. Samotnego wisielca. Uchwycił mocniej worek, skręcił w krzaki i począł schodzić w dół, na przełaj. Kołując i nadkładając drogi pozbawione mapy, sam o tym nie wiedząc, zbliżał się znowu do doliny rzeki Drawy. A trzeciego dnia przytrafił mu się następujący wypadek. Wyszedł na drogę, po której niespodziewanie jechał wozem chłop. Miejsce było pustynne. Nic nie groziło. Po przyodziewku chłopa wprawne oko Micji poznało ślady wojskowej przynależności. Jakoż chłop okazał się istotnie byłym żołnierzem, któremu szczęśliwa okazja pozwoliła niepostrzeżenie przemknąć się do domu. Austriak walczył na froncie wschodnim i zachował w pamięci okruchy rosyjskiej mowy. Micja Rozporządzał okruchami niemieckiej i tak jakoś się porozumieli. Nie żeby chłop chciał mu okazać pomoc, zaproponował, że podwiezie, czy zaprosi do swojej chaty. O tym w ogóle nie było mowy. Poczęstował natomiast tytoniem i pogawędził. Była to wszelako gawenda z rzędu najważniejszych, jakie się zdarza prowadzić w życiu. To znaczy. O bezpośrednim wpływie na dalszy los człowieka. Nieznajomy powiedział Mici, że jedzie teraz, a raczej wraca, z okolic liens, że widział tam dużo koni. A po namyśle i wypluciu szczypty tytoniu, która mu przylgnęła do dolnej wargi, przypomniał sobie, że koło tych koni widział kozaków. A później, że nawet słyszał iż Anglicy zostawili pewną ilość kozaków do pasania czy tam pilnowania tych koni. Cały podobno oddział. I zaczął nagle mit ją namawiać, że tak po lasach się włóczyć, to niczego się nie wywłóczy, to jest sprawa beznadziejna. Dlaczego by więc nie miał nie skorzystać, a przynajmniej nie spróbować przyłączyć się do tych kozaków? Dopóki ich Anglicy potrzebują, dopóty na pewno nie wydadzą. W każdym razie nie teraz, a później zawsze można jeszcze uciec po raz drugi. Były żołnierz wypowiadał te słowa beznamiętnie, raczej dla zabicia czasu, zanim koń jego nie odpoczął trochę po przebytej wspinającej drodze. Później pożegnał micję, niedbałym ruchem palców do daszka czapki i cmoknął na konia. Micja, który początkowo słuchał jednym uchem i któremu słowa spotkanego bynajmniej nie trafiały do przekonania, zwolna dopiero zaczął się nad nimi zastanawiać. Zwłaszcza jedno słowo, spróbować, wydało mu się trafne. Czegóż to bowiem nie próbował już w życiu. Anu no, raz jeszcze. Przypomniał sobie nagle wiszącego na drzewie, wstrząsnął się i poszedł w dół w kierunku orawy. Sprawa naturalnie nie była łatwa. Trzeba było wystrzegać się patroli. Trzeba było podpełznąć możliwie niezauważonym, trafić właśnie na swoich, a przede wszystkim wiedzieć, gdzie ich spotkać. Z drugiej strony orientować się było można po większym skupisku koni, obserwując je z ukrycia. Istotnie zauważył, iż poruszają się tam kozacy swobodnie, bez żadnego konwoju. Wreszcie szczęście mu sprzyjało na tyle, że mógł zbliżyć się do jednego z nich i porozmawiać. Tak, owszem, wszystko się zgadzało z tym, co opowiadał spotkany na drodze chłop, Anglicy wydzielili oddział około 120 ludzi z pośród Kozaków do strzeżenia i opiekowania się końmi. Podzieleni są na dwie grupy po 60 ludzi. Głównym ich miejscem postoju była wieś Nikolsdorf, a teraz przeniesiono bliżej, do Dolsach. Obecnie w Lienz założono wielką bazę końską i szpital weterynaryjny. Gdyż znaczna część koni uległa zarazie świeżbu, i nawet wypadało około 200 sztuk zastrzelić. Tego wszystkiego dowiedział się Micja, ale i jeszcze tego, o czym nie powinien był zapomnieć co stanowić będzie najtrudniejszą przeszkodę w osiągnięciu zamierzonego celu. Tą przeszkodą była ludzka pasja do życia doczepiania się jego skrawku do trzymania deski ratunku w kurczowo zaciśniętym ręku i odpychania od niej każdego, kto by tę deskę mógł jeszcze uchwycić, a tym samym przeciążyć. Człowiek jest zdolny do wielu rzeczy w życiu normalnym, ale dopiero w ratowaniu swego istnienia okazuje pełną skalę wrodzonych możliwości. Nie dać sobie wydrzeć ochłapu. To znał dobrze Micja z czasów sowieckich, o czym zapomniał? To była reguła, że najbardziej surowym i okrutnym w takich chwilach staje się człowiek właśnie w stosunku do siebie podobnych czy bliskich. Przed obcym bowiem nie odczuwa tego lęku, w stosunku do swojego boi się natomiast, że drgnie mu serce, że zbierze mu się na litość, że ustąpi swego miejsca przy desce i ten pociągnie go w dół. Dlatego to, dla odpędzenia tych myśli i podobnych uczuć, stara się z góry opancerzyć tym większą wrogością wobec swojaka. Takoż i kozak, z którym rozmawiał, opowiedział mu wprawdzie szczegółów, ale z twarzą coraz bardziej chmurną, a w końcu z wrogą intonacją w głosie uciął. A tobie nie ma się czego nawet nadziejać. Dlaczego? A dlatego. Że naszych jest dość. Jak każdy z gór, z lasu zechce złazić i drugiemu życie odbierać, to bracie, nie jest żaden interes, to wtedy Angliki zaczną znowu przesiewać i Bolszewikom wydawać. No, ale przecież dali wam jakieś dokumenty? Nie, odparł ponuro nie dali. Okazało się, że przepustka nie jest imienna, a zbiorowa że mają w ręku tylko uriadnik, którego wyznaczyli starszym, a może także podchorąży, weterynarz w szpitalu. Micja jednak nie odstąpił z powrotem w las, a dowiedział się, że zarówno uriadnik, jak weterynarz podchorąży jest jego znajomym z trzeciej sotni pierwszego konnego. Oto w jaki sposób po dłuższych staraniach udało mu się wreszcie wślizgnąć i zostać zaliczonym do 120 uprzywilejowanych. Wkrótce odprawiono ich do willach. Dla przyjęcia tam koni pozostałych po kawalerii węgierskiej, które również należało przepędzić do głównej bazy w Lienc. Na tej robocie minęło dwa tygodnie. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w grupie pięciu kozaków, popijając angielską herbatkę, jeden z nich poruszył ważny temat. No jak myślicie, chłopcy? Wyratują nam życie nasze wierne konie, czy też po skończeniu roboty i nam wypadnie w lasy uciekać? A czyż robota się kończy? Ciągle transporty koni dosyłają, byłem wczoraj w więzieniu. Oj, niedużo już zostało. Dokąd? Diabeł ich tam wie dokąd. W każdym razie dla siebie zabierają Na zachód pędzą Ludzi na wschód, a konie na zachód Koni bolszewikom nie wydają A ty coś myślał Koń parę szterlingów wart A ty ile? Funta starych kłaków z siodła I tego dla nich nie wart Barczysty, z rudą, nieogoloną brodą Kozak dolnego donu wstał Przeciągając się, ziewnął głośno Anglijcy, oni naród rozsądny, powiedział i wyszedł do ustępu. W kilka dni po tej rozmowie zwołano Kozaków na apel. Przyszedł kapitan brytyjski i zapytał przez tłumacza. Czy są wśród was ludzie, którzy by chcieli wracać do Rosji? Milczenie. Nie ma? Spytał raz jeszcze. Tak jest, nie ma nikogo. Odpowiedzieli z dyscyplinowanym chórem. Kapitan kiwnął głową, wsadził trzymaną w ręku trzcinkę pod pachę i poszedł. Minął jeszcze tydzień. Ostatnie transporty koni odprawiono na zachód. Pozostały tylko pojedyncze, najlepsze, wybrane przez oficerów sztuki. Znowu wezwano kozaków. Oblicze tłumacza rozjaśnione było uśmiechem. Ludzie nie są źli. Sprawia im przyjemność, gdy sprawiają komuś radość. Dobra nowina! wykrzyknął. Otrzymacie cywilne dokumenty i będziecie mogli szukać wolnej pracy. Hurra! Niech żyją Anglicy. Podpułkownik Malcolm, jako prawy i wytrawny żołnierz, dbał o to, aby ludziom i oficerom 8. Argyle Batalionu nie zbywało również na rozrywkach w okresie dalekiego od domu postoju nad rzeką Drawą. Urządzono więc koncerty szkockiej orkiestry, zawody futbolowe, organizowano różne inne imprezy. Do najbardziej jednak reprezentacyjnych należały popisy i zawody konne. Wielu oficerów znało się na koniach i posiadało dobre oko w ich wyborze. W ten sposób nie uszły ich uwagi piękne kształty klaczy zwanej Katinka. Objeżdżał ją zwłaszcza kapitan Ewec, a później kapitan John de Berg. Stała się też dumą batalionu i niebawem jego chlubą. Katinka należała do jednego z kozackich generałów. I właśnie w czasie, gdy generała wieszano w Moskwie. Katinka na zawodach hipicznych w Austrii, rozegranych pomiędzy 46 a 78 dywizjami brytyjskimi, przyniosła barwom 8 batalionu wielkie zwycięstwo. Ogółem zaś aż 10 pierwszych nagród. Podpułkownik Malcolm dumny był z tej zdobyczy swego batalionu. I niewątpliwie wielką osobistą zasługą pułkownika była troska, z jaką tej pełnej krwi klacz. W marcu 1948 przetransportowano do Poltaloch w Argyllshire, do stajni zarodowych. Micja został tedy na zachodzie. Swoje ocalenie zawdzięczał koniom. Kiedyś powiedziano mu, idź. Ładują konie z pierwszego pułku. Może swego zobaczysz? Nie poszedł. Było mu przykro. Nie przyznał się tak samo jak inni, ale też było trochę wstyd obecnej roli, jaką spełniał. Starał się go zagłuszyć. Podobnie jak inni, w różny sposób. Przeważnie rubasznym zachowaniem, ordynarnym wezwiskiem czy dowcipem. Mieli też swoje rozrywki, Prawdzie nie tak kulturalne jak żołnierze ósmego batalionu, ale pod względem wyrobienia kulturalnego trudno się im było z nimi równać. Grali w karty, pili wino tanie w tym kraju, czasem wódkę, bardzo drogą. Próbowali nawiązywać znajomości z kobietami. Gdy otrzymali dokumenty cywilne, po pierwszym wybuchu radości nie bardzo wiedzieli, od czego zacząć. Przeważnie pociągnęli do obozów dla displaced person, gdzie praktyka poniżania wobec zwycięzców i wywyższania ponad zwyciężonych wytwarzała specyficzny kompleks rozdwojenia zadrażnionych ambicji, zgorzkniałych pretensji. W ten sposób nie zyskiwali sympatii ani wśród zwycięzców, ani zwyciężonych. Na zewnątrz uciekali się do retorycznych sloganów, w barakach dawali ujście złym humorom. Zaczęła się walka o byt, o wizy. Okres przy pochlebnych uśmiechów, fałszywych zeznań, fałszywych świadków, górnolotnych frazesów, przekraczania zakazów porządkowych i kurczowego trzymania obowiązującej linii politycznej. Trzeba oddać sprawiedliwość, że misja Człowiek daleki od wzorów ludzkiego ideału, przy tym wychowany w największym ujarzmieniu indywidualnej myśli, niespodziewanie zachował więcej od innych, niezależności osobistej i nie poddał się psychicznemu totalizmowi nowej formy. A niebawem stwierdził, że przyszło mu to o wiele łatwiej, niż się tego mógł spodziewać w ustroju zachodnich demokracji. Nie oznaczało to oczywiście, aby pozbył się kompleksu goryczy i sceptyzmu. Pozwalał sobie po prostu posiadać własny pogląd na rzeczy i niejednokrotnie go wypowiadać. Zresztą może dlatego, że wcześniej od innych opuścił zbiorowisko osób przeniesionych i znalazł pracę prywatną nad brzegami jeziora Bodeńskiego. W powietrzu łagodnym, przesyconym zapachem wody, jabłek i wysokogórskich powiewów alpejskich. Dawno już nikt go nie nazwał Micją. Raz, dlatego że mieszkał wśród cudzoziemców, a dwa, że spośród rodaków nie posiadał nikogo na tyle bliskiego, kto by się miał doń zwracać używając zdrobniałego imienia. Dla innych był za stary i Micja brzmiałoby śmiesznie w stosunku do człowieka, którego skronie pokryła siwizna. Wśród swoich miał wielu znajomych, a że cieszył się poważaniem, więc mówiono mu zgodnie ze zwyczajem Dmitriju Aleksandrowiczu. Później pracę wyrobniczą nad jeziorem Bodeńskim zamienił na bardziej intratną we Frankfurcie. Tam ożenił się, uzyskując przez to w posagu drobne, ale własne przedsiębiorstwo ogrodnicze. W nawiasie. Micja ukończył agronomię w zawodowej szkole zakładu poprawczego w Sowietach. W tym czasie zdarzyło mu się spotkać kilku spośród towarzyszy niedoli i podczas wspólnej biesiady wspominać nie tak znów odległą przeszłość nad drawą. Zazwyczaj małomówny, pod wpływem wspomnień i wypitego alkoholu, usiłował dorzucić do gremialnej dyskusji coś z własnych przeżyć, które uważał za bardzo ważkie. Raz i drugi próbował zabrać głos, a gdy go wreszcie uzyskał, rzecz dziwna. Zaczął opowiadać fragment tak mało ważny, który dla czegoś utkwił mu bardziej od innych w pamięci. Jak to po spotkaniu z kozaczką u gościnnego bauera szedł przez las i jakie miał przygnębiające wrażenie, że sam, czy nawet każdy napotkany ptak, Uważają go za intruza, za wroga w tym kraju. Chciał z tego wyciągnąć szersze wnioski, skonstruować niemal literacką metaforę, ale nie potrafił się wysłowić. I znów więc opowiadał o tym lesie, że szedł, że wreszcie no, co tu gadać? Człowiek, zwierzę czy ptaki wszyscy to nas uważają za obcych co tu gadać? Był trochę podpity Większość uznała jego opowiadanie Za raczej nudne Jeden tylko Z rudawą brudką Usiany z marszczkami na twarzy Chudy, starszy już kozak Rodem z ust medwiedzicy, Wsparł głowę na ręku A palcami drugiej Nerwowo przebiegał po blacie stołu I wreszcie przerwał Tak i tak A jednocześnie Tak i nie jak nie? Czy po tym wszystkim, co widzieliśmy i przeszli sami, możesz mieć jakieś złudzenia albo nadzieję? A mogę. No, to już, bracie, tego wiesz, no. A ty, Dmitriu Aleksandrowiczu, nie gorączkuj się. Masz rację, owszem, nie przeczę. Ale wysłuchaj i mojej. Ty mówisz ptaki, a jaka różnica pomiędzy ptakiem i człowiekiem? <laughs>, że ma ogon, zaśmiał się któryś. Poczekajcie, ja mówię poważnie, nie tylko, że ma ogon i że lata, bo ludzie dzisiaj też latają, ale że do ptaka nie możesz przemówić, a do człowieka możesz przemówić. Wytłumaczyć, a czasem i przekonać. Już my próbowaliśmy tam nad drawą przekonywać. Dmitriju Aleksandrowiczu, nie gorącuj się. Ja nie mówię, że od razu. Ja nie mówię, że zawsze. Ale mówię, że taka możliwość jest. Z człowiekiem można pogadać. A po twojemu bolszewik też ludzie? Ludzie. No to idź, pogadaj z nimi. Głośny wybuch śmiechu, o wyraźnym podłożu alkoholowego podniecenia, podtrzymał ostatnie słowa. Ale chudy, starszy kozak o rudej, rzadkiej brudce nie poddawał się. Śmiechem, powiedział, wy mnie ust nie zamkniecie. Dmitriju Aleksandrowiczu, ty bardzo ważne postawiłeś pytanie. Z bolszewikami gadać nie można, a fakt, że tacy sami ludzie jak my. Więc co z tego za wniosek? Dla mnie jasny, że nie ludzie winni, a ustrój od i cała filozofia, a także i całe porównanie z ustrojem pozasowieckim. Bo tu gadać wolno, a teraz widzisz różnicę? Gadać, gadać. Dużo ty i inni mają z tego gadania? Dużo, niedużo. A od tego zależy wszystko. Nie od takiego czy innego prawa do życia, a od prawa do gadania. Nie, żeby zaraz skutek jaki był. Czasem lata przejdą, a czasem dużo lat. Ale ludzie spostrzegają swoje błędy. Naprawiają swoje błędy. Nie od maszyn to idzie, bracia, nie od wynalazków takich czy innych, a od gadania. U nas stare przysłowie mówiło: Język i do Kijowa doprowadzi. To może to przysłowie przed bardzo dawnymi wiekami wymyślono, a Kijów znaczył w nim niby cel, także samo i teraz gadaniem a w końcu dojdziesz do prawdy tą czy inną drogą bo wolność gadania to znaczy wolność wyboru żeby tam nie wiem jaka w tej chwili działa się krzywda i komu ale gadać o niej wolno od co jest najważniejsze ale dopiero tam gdzie gadać zabroniono gdzie nie ma gadania a Wtedy dopiero, bracia, nie można mieć nadziei. Wtedy dopiero. Kajuk, kajuk, oto dlaczego ja mówię, że. Ale już mu przerwali nową gawędą i nowym wspomnieniem z ubiegłej wojny. I tak sobie, pogadawszy do późna, rozeszli się do domów. Koniec książki. Pozostało nam posłuchać jeszcze tylko przepisów. Przypisy autora Mimo ogłoszonych w tej sprawie publikacji szkiców, dotychczas nie ukazała się na ten temat żadna wyczerpująca monografia, która by w sposób historycznie obiektywny przedstawiła przebieg wypadków w ich całości. W tym miejscu ograniczę się wyłącznie do ogólnego zarysu. Druga wojna światowa rozpoczęła się dla narodów wschodniej Europy nieobjętych bezpośrednio zagrożeniem ze strony Niemiec, inwazją armii czerwonej i następną okupacją sowiecką. W nawiasie: państw bałtyckich, wschodniej części państwa polskiego, czyli krajów zachodniej Białorusi i Ukrainy oraz Besarabii. Z chwilą wybuchu wojny fińskiej zimą 39-40 Większość okupowanych bądź zagrożonych przez bolszewików narodów skoncentrowała swe nadzieje na linii Mannerheima oraz na spodziewanej pomocy dla Finlandii ze strony mocarstw zachodnich. Wszelako linia ta została przez Armię Czerwoną przełamana, a spodziewana pomoc nie nadeszła. Natomiast rok 1940 przyniósł dalsze wzmocnienie Związku Sowieckiego. Rozszerzenie okupacji bolszewickiej i ponurą rzeczywistość pod jarzmem tej okupacji. Wówczas nastąpiła radykalna zmiana nastrojów i narody wschodnioeuropejskie skupiły całą uwagę na możliwości konfliktu niemiecko-sowieckiego, przenosząc nadzieję wyzwolenia z pokładanych dotychczas w mocarstwach zachodnich na Niemcy. Nadzieje te osiągnęły punkt szczytowy dnia 22 czerwca 1941 roku, czyli w dniu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. Od tej chwili wytworzyła się na wschodzie Europy sytuacja dość specyficzna. Mianowicie wszystkie narody młode, które można było scharakteryzować jako chłopskie. O stosunkowo świeżej tradycji demokratycznej, wzdłuż pasa od Oceanu Lodowatego aż do Morza Czarnego, w nawiasie Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja oraz Rumunia, opowiedziały się raczej po stronie niemieckiej. Natomiast dwa, o starej tradycji zachodnioeuropejskiej, Polska i Czechy, raczej po stronie sowieckiej. Wspomniane wyżej nadzieje pokładane w Niemczech doznały głębokiego rozczarowania wskutek znanej polityki i metod hitlerowskich. Wszelako ta polityka i te metody nie wpłynęły na zasadniczą zmianę stanowiska narodów wschodnioeuropejskich, które w dalszym ciągu za wroga numer jeden uważały bolszewików. Fakt powyższy wymaga szczególnego podkreślenia. Oraz rozważenia pod kątem innego aspektu, niż to dotychczas popularnie czyniono. Albowiem, czym bardziej odpychającą była polityka i metody hitlerowskie, tym bardziej unaoczniają, jak dalece spontaniczna, głęboka i szczera musiała być nienawiść tych narodów do ustroju bolszewickiego. Analogiczne stanowisko zajęła większość ludności w starych granicach Związku Sowieckiego. Jakkolwiek nastąpiło tu znaczne rozwarstwienie, pogłębiające się z czasem w miarę odstraszających praktyk polityki hitlerowskiej na wschodzie. Karow, na podstawie zgromadzonych przez Instytut Badań Historii i Kultury ZSRR w Monachium materiałów, w znacznej części pochodzących ze źródeł sowieckich, daje następujący obraz tego rozwarstwienia. Na terenach okupowanych przez Niemców, jeżeli chodzi o ludność podstawową, a więc w pierwszym rzędzie wiejską. W obwodzie białoruskim stronników sowieckich było 20%, obojętnych 29%, przeciwników ustroju bolszewickiego 51%, na Krymie prosowieckich 9%, obojętnych 30%, antybolszewików 61%. W obwodzie leningradzkim prosowieckich czternaście procent, obojętnych 24%, antybolszewików sześćdziesiąt Na Ukrainie prosowieckich dziewięć procent, obojętnych 10%, antybolszewików 81%. W północnym Kaukazie prosowieckich 4%, obojętnych 20%, antybolszewików 76%. W obwodach dońskim i kubańskim prosowieckich 4%, obojętnych 9%, antybolszewików 87%. Naturalnie w poszczególnych rejonach zachodziły pewne odchylenia w tę lub inną stronę. Tak, na przykład podstawowa ludność tatarska niektóre szczepy Kaukazu albo Kałmucy nadwołżańscy wykazywali do 100% nastawienia antybolszewickiego. O ile spontaniczny partyzancki ruch antysowiecki nie da się ująć w konkretną cyfrę z braku ścisłych danych, o tyle znana jest liczba obywateli sowieckich, którzy wystąpili przeciwko bolszewikom po stronie niemieckiej w oddziałach mniej lub więcej regularnych. Nie od rzeczy może wypadałoby w tym miejscu wspomnieć, że propaganda sowiecka nadała ostatniej wojnie z Niemcami miano ojczyźnianej. Aby nawiązać w ten sposób do tradycji 1812 roku. Tymczasem już w roku 1943 ogólna liczba obywateli sowieckich, która w zwartych formacjach wystąpiła zbrojnie nie w obronie, a przeciwko ojczyźnie socjalistycznej, dwukrotnie przewyższała wielką armię Napoleona, osiągając prawie jeden milion żołnierzy. W następnym zaś, 1944 roku, łącznie z ROA, Rosyjska a swobodzicielska Armia, generała Własowa, wahała się od miliona dwustu do miliona 600 tysięcy ludzi. I to fakt znamienny, mimo wyraźnych już wtedy niepowodzeń niemieckich i przewidywanej klęski Niemiec. Stwierdzenie tych wszystkich faktów nie mogło oczywiście leżeć w interesie mocarstw zachodnich związanych z sojuszem ze Związkiem Sowieckim podczas wojny, abstrahując już, że nie mogło, nie leżało i nie leży w interesie samego Związku Sowieckiego. Ale i po wojnie fakty te do dziś dnia, z dwóch różnych względów, których omawianie zaprowadziłoby za daleko, nie są przyjmowane chętnie do wiadomości i traktowane przez opinię publiczną jako raczej drażliwe. Temu ogólnemu nastawieniu sprzyja jeszcze ta okoliczność, że większość przedstawicieli wschodnioeuropejskich narodów na emigracji wobec politycznego przetasowania frontów, słusznie dopatrując się w mocarstwach zachodnich jedynego dziś oparcia i sojusznika przeciwko Sowietom, Uważa niedawną swą przeszłość walki przeciwko Bolszewikom u Boku Niemiec za epizod co najmniej wstydliwy, a kładzenie najnacisku nacisku za co najmniej nietaktowne. W ten to sposób nikomu dziś nie zależy specjalnie na oświetleniu obiektywnej prawdy, i historyczne doświadczenie ostatniej wojny. Które wykazało olbrzymią szczelinę i głębokie rozwarstwienie imperium sowieckiego, przechodzi w niepamięć jakby coś, czego nie było. A w każdym razie nie w tym stopniu i nie w ten sposób, jak było naprawdę. I na sam koniec pragnę podziękować panu Piotrowi za podrzucenie mi tego tematu. Mam nadzieję, że książka się wszystkim podobała. Mnie przynajmniej bardzo. Cóż, jeszcze raz dziękuję panie Piotrze, a wszystkich słuchających zapraszam już niedługo na następną pozycję Mackiewicza o bardzo ciekawym tytule Zwycięstwo Prowokacji.